Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Imprezy masowe skupiające wielotysięczne rzesze uczestników na stosunkowo małym terenie generują duże ryzyko wypadków, powstawania paniki, katastrof budowlanych i innych niekorzystnych zdarzeń. Doświadczenia pokazują, że przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa imprez masowych są bardzo różnorodne. Celowe działania człowieka, zdarzenia losowe, wady konstrukcyjne powodujące katastrofy budowlane, awarie techniczne. Aby zapobiec tragediom, które zbyt często mają miejsce na różnego rodzaju imprezach masowych, należy zastanowić się nad przyczynami powstawania paniki. Panika to nagły, niepohamowany i często nieuzasadniony strach, ogarniający zwykle większą liczbę ludzi. Potocznie panika to również nerwowy pośpiech. Skutkiem paniki jest przeważnie ucieczka. Na terenie imprez masowych panika jest szczególnie niebezpieczna, bo prowadzić może do tratowania się uciekających osób. Najlepszym sposobem zapobiegania panice jest wczesne wykrycie i zneutralizowanie symptomów zbliżających się zagrożeń. Najczęstsze przyczyny paniki – strach, wyolbrzymianie niebezpieczeństwa, niedoinformowanie, brak orientacji w terenie, instynktowne działanie pod wpływem strachu, brak myślenia logicznego i kierowanie się głównie emocjami. Sposoby na przeciwdziałanie i zapobieganie panice w trakcie imprez masowych. Monitorowanie wydarzeń oraz przeszkolenie służb porządkowych i służb informacyjnych. Zaznajomienie uczestników imprezy z metodami przeciwdziałania zagrożeniom. Sprawna i szybka ewakuacja uczestników imprezy masowej z zagrożonego terenu. Przekazywanie precyzyjnych informacji o zagrożeniach, lecz bez szczegółowego opisu, który mógłby wywołać wzrost paniki. Stanowcza i pewna siebie postawa osób kierujących akcją ratunkową. Izolacja osób ogarniętych strachem, aby nie udzielała się reakcja lękowa. Zachowanie spokoju i zimnej krwi. Jeśli ucieczka jest konieczna, uczestnicy imprez masowych powinni otrzymać precyzyjne wskazówki dotyczące kierunku ucieczki. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.